Rząd dwunasty. Rząd dwunasty. Generalnie tu już mamy to, co będzie nam się powtarzało, bo za każdym razem od tej pory będziemy powtarzali od drugiego do dwunasty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Tak, jedenaście. Od drugiego do jedenastego to jest generalnie ten motyw. Teraz Wam tylko pokażę, jak przechodzi się do następnej części. Do następnej części, czyli następnego motywu. Robimy tak. Tu mamy już jeden, czyli zrobimy jeszcze dwa. Dwa podwójnie nawijane słupki, żeby było trzy. Tu zrobimy jeszcze jeden. Drugi zestaw naszych podwójnie nawijanych. Mam ochotę nawinąć trzy razy, bo akurat robię coś innego teraz. I tam są te potrójne treble. Trzy. Tu. Jak niegłośne samochody, to i teraz tu jeszcze raz robimy pod tym, ale już nic nie będziemy nic robić na naszym pajączku. Zaraz Wam pokażę. Czyli tak, tutaj pod ramieniem znowu trzy podwójne. Raz, dwa, trzy. Teraz uwaga, wracamy w sumie do początku. Teraz robimy 27 oczek. Dokładnie jak tutaj w drugim. Generalnie powtarzamy to samo. Możemy sobie wrócić do drugiego i powtarzamy to samo. 27, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. I te 27 znowu idziemy do tutaj naszego odwrotnego trójkąta, który będzie potem rąbem. Nawijamy dwa razy i od razu pod ten nasze drugie ramię, górne ramię pajączka i robimy też trzy. Raz, dwa. I teraz tak robimy, jak dokładnie możemy sobie wrócić do rzędu drugiego. Ja to zawsze sobie robię notatki, rysuję sobie, jak ktoś robi i tym sposobem po prostu zapamiętuję. Nie sposób zapamiętać tego tak po prostu z głowy. Może po jakimś czasie tam. No i tak to będzie wyglądało. I tu będzie tak. Raz, dwa przerwy, dwa, dwa przerwy, trzy, dwa przerwy, cztery, dwa przerwy, pięć. Bo tak jak mieliśmy tutaj w rzędzie rozpoczynającym. Robimy dokładnie to samo. Tylko, że potem będzie nam się to zmniejszać. Bo już w następnym rzędzie będziemy raz, dwa, trzy, cztery. Teraz będzie pięć i w następnym rzędzie już będzie cztery. Bo już będzie nam się zmniejszać. Czyli robimy dokładnie to samo. Jeśli chodzi o wykończenie. Słuchajcie, ja mam taki pomysł miałam, żeby wykończyć to, żeby może, nie wiem, może będzie fajnie wyglądało, nie wiem, to już pozostawiam Wam do Waszej, do Waszych pomysłów. Mi się wydaje, że można by było zrobić tutaj w co drugim wachlarzyki, może powiedzmy trzy podwójnie nawijane, albo
albo potrójnie nawet nawijane, jeden przerwy i znowu trzy, żeby tak, żeby stworzyć coś takiego, żeby można było zawiesić tą firankę. Ale to już zostawiam, można też oprzeć jakąś elastyczną koronką, czy czymś takim właśnie ozdobnym. Nie wiem, trudno powiedzieć, każdy według swojego własnego pomysłu. Także tutaj będzie dokładnie widać, jak to będzie później wyglądać. Może pokażę Wam normalnie z tej strony. O, proszę, jak to wszystko pięknie wygląda. Czyli teraz zrobiłam z Wami ten moment. I potem, ponieważ pajączek będzie nam się zwiększał, to będziemy zmniejszali tego pajączka, czyli nie będziemy już wpinać się na te ramiona, tylko za ramionami, za tym pierwszym, żeby to było zmniejszane i w ten sposób tworzą się te rąby. No cóż, kochani, miłej pracy. Ja się biorę do roboty, bo robię irlandzką koronkę, którą zamierzam Wam pokazać. Jeśli chodzi o te gotowe firanki wiszące, to ja mam tutaj gdzieś miałam zdjęcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy mam. O, jest tutaj. To jest takie zdjęcie tego, jak te firanki wyglądają po zawieszeniu. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tak? Także miłego szydełkowania i do zobaczenia następnym razem. Cześć, dzięki za oglądanie.